Witam. Dzień dobry, mówi Krzysztof Sylwanowicz. Witam w naszym kolejnym odcinku cudownej zabawy zwanej życiem. Nie half-life, tylko full-life. Tak sobie pomyślałem, że taki odcinek chcę nakręcić, który chciałem zatytułować w ten pokrętny sposób: dyrektorski poziom strapakcji. W tym momencie każdy, oczywiście kto się bawi w grę półsłówek, czy tam równo z górki, to czystuj halina, to w tym momencie wie, jak przekręcać wyrazy, żeby rozumieć ich treść. Myślę właśnie, że mózg jest zbudowany obiektowo i w związku z tym rozumiemy niektóre rzeczy bez względu na to, w jakiej są kolejności. Rozumiemy wszystkie rzeczy naraz. Teraz chciałem sobie poprogramować. Czytałem bardzo ciekawe filmiki na temat programowania w Androidzie, dla Androida. Już nieważne jakie narzędzia, ważne były informacje takie o dwóch aspektach tego oprogramowania, czyli pierwsze tego, co widać, i pierwsze tego, co się dzieje. I drugie tego, co się dzieje. To znaczy ważniejsze, pierwsze co się dzieje, a drugie co widać. I to, co się dzieje, to się było programowane w Javie, w JavaScriptie czy w Javie, a to, co widać, to było robione już pod Androida, żeby to Android obsługiwał. I tak sobie po prostu już nieważne, że te filmiki były bardzo interesujące i przypomniały mi czasy jak gdyby wcześniejsze, bo w te wszystkie niuanse syntaktyczne to się musiałem męczyć z nimi przez wiele, wiele lat. Znaczy pracować z nimi w sumie, nie męczyć, ale na tym się głównie mój mózg zajmował i już mnie też tak przestało bawić w pewnym sensie, czyli jak gdyby to wszystko, wiele rzeczy już robi komputer, jeżeli chodzi o oprogramowanie syntaktyki, czyli dostawia tam nawiasy, proponuje metody i takie różne. Tam już rzeczy się dorobiliśmy jako ludzkość, natomiast jako programiści. Natomiast co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć na temat tej metody programowania upside down, bottom up albo upside down. Jeżeli zaczynamy o aplikację od Hello World, potem, że tak powiem, poznajemy wszystkie aspekty programowania, a potem dopiero zaczynamy się zastanawiać, do czego ma ta aplikacja robić, co ma ta aplikacja robić i jak się zachowywać, to wtedy robimy bottom up. Natomiast jeżeli pomyślimy najpierw, jak już wszystko już poznaliśmy do pewnego poziomu, to już byśmy chcieli programować upside down i w tym momencie zrobić taką aplikację, jaką byśmy chcieli osiągnąć na początku. Tylko tyle, że już niestety cywilizacja się posunęła i w tym momencie cywilizacja już wiele rzeczy oprogramowała inaczej niż byśmy chcieli, poukrywała, rozszarpała, że tak powiem, wszystkie dziedziny, porozszarpywały te fragmenty aplikacji tworzonej właśnie, każda do siebie pociągnęła i rozwija swoją własną wizję aplikacyjną świata i w związku z tym świat się dzieli na coraz mniejsze aplikacje, których jedna z drugą nie ma nic wspólnego i w związku z tym informatyka pomaga, jest oprogramowana, posuwa się do przodu, rozwija narzędzia, natomiast już ktoś dzwoni do mnie i zadzwoni chwileczkę. Sure.
pokazuje mi teraz, że ma 18, 3 stopni więcej. No widzisz, bo to tak jest, że na każdym poziomie temperatura zmienia się niżej, mniejsza, większa, mniejsza temperatura jest przy podłodze, większa jest przy suficie. W tym momencie czyści. Ale to tak musiałam na wysokości, że stoję, nie? Bo tam nie był przyklejony, teraz jest przyklejony, teraz będę patrzeć temperaturę, to jest ciekawa. No to ważne jest, gdzie znajduje się głowa, bo tak gdyby ten poziom głowy, jak siedzisz przez większość czasu, to głowa znajduje się na poziomie no tego 1,5 metra. A jak bierzesz temperaturę wysoko, to wstajesz czasami i tam jest temperatura inna niż ta, w której ty siedzisz. Więc najlepiej jest zamontować termometr na poziomie głowy. Gdzieś tam najwyżej się do niego podejść, pochylić, albo jak stoisz, to jesteś wyżej. Ale jak siedzisz, to termometr jakby był tam, gdzie siedzisz, na wysokości głowy, to byś widziała go siedząc, a jakbyś stała, no to byś podeszła i się schyliła kawałeczek. I wtedy byś zajrzała, przyjrzała się temperaturze. Ja tak myślę, że żeby go nie za wysoko wieszać, bo będzie nieprawda, i nie za nisko, bo też będzie nieprawda, ale na poziomie głowy osoby siedzącej, to będzie tak właśnie mniej więcej. Większość czasu spędzasz na siedząco. No, ale się cieszę, bo będę widziała, jaka w końcu temperatura jest. Też, ten moment, nie? Czy w nocy, czy w dzień, popatrzę, by widziała. Też się bardzo cieszę. No, tak to musiałam taką... Akurat nagrywam filmik, więc w związku z tym jesteś już teraz w tym filmiku i cała nasza rozmowa jest. A teraz chciałbym kontynuować. Mogę zadzwonić później do ciebie? Mówiłem, że... Halo? Mówiłem, że jestem w trakcie nagrywania filmiku. I nasza rozmowa się nagrywa, a teraz chciałbym kontynuować tok myśli. Więc w związku z tym zadzwonię do ciebie za chwileczkę, jak skończę, dobrze? No dobra. Pa. No i teraz w tym programowaniu Upside Down, którego się nigdy nie zdąży zrobić, bo zawsze będzie jakaś zmiana i już będzie wszystko rozerwane na strzępy i we wszystkich dziedzinach każda będzie miała na swój sposób oprogramowane swoje problemy i będzie patrzyła tylko ze swojej strony, tak jak planeta jest podzielona na państwa i granice i każde państwo rozwija przede wszystkim swoje wnętrze i swoją aplikację i swoją dziedzinę, a jak gdyby mało ma wspólnego z innymi państwami i porozumiewa się tylko na poziomie tego interfejsu tych ministrów spraw zagranicznych, którzy muszą latać w tą i z powrotem, latają po całym świecie, cały czas wszyscy na ich wzór latają, ale i tak nic z tego za dużo z tego nie wychodzi, oprócz tego, że jest coraz gorzej i że będzie coraz lepiej, ponieważ cała planeta będzie taką miała temperaturę, że w każdym miejscu i na biegunie i na równiku będą potrzebne sztuczne lodowiska w halach zbudowane, żeby można było pojeździć na śniegu, bo i na biegunie nie będzie śniegu i na równiku nie będzie śniegu, więc w związku z tym i na równiku i na biegunie trzeba będzie zbudować sztuczne lodowisko i w tym momencie no, wszędzie będzie można pojeździć. Wszędzie będzie można się poopalać i wszędzie można będzie popływać i wszędzie będzie można pojeździć na lodzie i pograć w hokeja. Ale to taka dygresja na temat tych trudności ze stworzeniem czegokolwiek, bo to wszystko, co się tworzy, to powinno być upside down, a jest robione bottom up. Bottom up, bo się człowiek uczy, no uczy się tego, co ciągle jest coraz lepsze, w związku z tym nie nadąża ciągle za tymi coraz najlepszymi rzeczami, starzeje się, umiera, młodzi przejmują, młodzi się znowu leczą, uczą od pewnych jakichś tam swoich podstaw, jakiegoś swojego poziomu startowego, no ja tam może zaczynałem od assemblera, procesora Z80, tak właśnie, tak dokładnie, to są moje początki informatyki. Assembler procesora Z80 na ZXX Spectrum.
No i to było bardzo pouczające i wciągające. Tak wciągające, że się wciągnąłem aż do grobowej deski, czy tak powiem. I w tym momencie ta aplikacja Upside Down, to tak sobie myślę, że tak widziałbym ją androidowo, czyli tak właśnie paluszki, dotykowy ekran, paluszki dwa czy trzy, przytrzymywanie jednego fragmentu ekranu, rozciąganie drugiego fragmentu ekranu w lewo, w prawo, do góry, w dół, zmniejszanie i powiększanie ekranu za pomocą rozsuwania palców. I w tym momencie tak, jeżeli mamy ten znak równości, znak relacji, relacja, to jest podstawa tej aplikacji mojej, którą sobie tak wymarzyłem, upside down, aplikacji relacja, no to powiedzmy, że na początek będzie to tylko znak równości. To jest znak równości, oczywiście relacja może się zmienić, może być równa, nierówna, w przybliżeniu równej i tak dalej. Natomiast po lewej stronie relacji, po prawej stronie relacji jest strona relacji i ta strona relacji to jest taki, no można powiedzieć, czynnik relacji. Czynnik relacji, bo on coś może robić, on sam w sobie jest wartością, ale może coś robić na reszcie relacji. W związku z tym taki czynnik jest jak gdyby powielalny. To znaczy czynnik może być jeden po lewej, jeden po prawej, ale równie dobrze można na przykład przytrzymać czynnik po lewej stronie i rozciągnąć go w lewo jeszcze bardziej, czyli jak gdyby rozsunąć czynnik, czyli go powielić, jak gdyby wyciągnąć z czynnika drugi czynnik, mniejszy, potomny w poziomie. I w tym momencie będą się pojawiały między składnikami czynnika, będą się pojawiały, jak to nazwać właśnie, co jest między składnikami czynnika. Między składnikami jest, no nie tyle suma, nie tyle minus, co, no, w każdym razie wiadomo, że tam jest ten znaczek, który stoi między, może być znak mnożenia na przykład, może być strona relacji i między czynnikami może być działanie. O, działanie, działanie może być działanie po prostu. Pojawia się, jak się rozciągnie ten czynnik na dwa czynniki, no to wtedy między czynnikami pojawia się działanie. Jakie działanie? Może być mnożenie, dzielenie, może jest jakaś operacja w każdym razie na czynnikach po lewej stronie znaku równości, czy po lewej stronie relacji. Po prawej dzieje się dokładnie to samo, czyli można prawą stronę relacji rozciągnąć w prawo i pojawia się znak działania między czynnikami, powielonymi czynnikami. Czynniki można dzielić zawsze i między nimi się zawsze powieli, bo znajdzie jakiś znak działania. Więc może być 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1 równa się 1 razy 1 razy 1 razy 1. I w tym momencie mamy tutaj takie liczby, które są zawartością tych składników czy tych czynników. Oczywiście teraz te rozciągnięte wielomiany po lewej i po prawej stronie można też rozciągać w górę i w dół. I teraz taki, znowu trzeba przytrzymać pewien fragment tego wielomianu, a drugim palcem, czy drugą ręką, czy jakoś tam rozciągnąć go w górę albo w dół. Jeżeli mamy poziom, tylko poziom zerowy, ground tego wielomianu, to wtedy jak trzymamy na tym poziomie i ciągniemy w górę, no to wtedy pojawiają się kolejne piętra, albo w dół, albo w górę, albo w górę, zależy gdzie ciągniemy, kolejne piętra tego wielomianu. Czyli dzieli się, po prostu stawia się tam znak dzielenia
i jakiś tam czynnik się zamienia na ułamek. Na ułamek mniejszy, im wyżej, im większego z poziomu startujemy, to tym ułamek pojawiający się jest mniejszy. I w ten sposób można jak gdyby budować cały złożony równanie, czy całą złożoną relację między piętrowymi ułamkami. Tak, i to tak to teraz widzę i jeszcze będę myślał później o tym, jak to będzie dalej z tymi jeszcze pierwiastkami, z nawiasami. Co tam jeszcze będzie? Zamianą składników na przykład, miejscami albo stronami. Pomyślę, dziękuję bardzo.